Programowanie zaczynamy od odblokowania klawiatury. Wciskamy, przytrzymujemy przycisk menu przez 3 sekundy. Następnie ustawiamy region oraz język. Region ustawiamy jako metryczny oraz język. Następnie w kolejności jest twardość wody oraz ilość osób w gospodarstwie domowym. Twardość wody podajemy w jednostce ppm, którą wyliczamy ze wzoru. Następnie ustawiamy ilość osób w gospodarstwie domowym. Następnie przechodzimy do ustawień. Wybieramy ustawienia ręczne. Aby wejść w ustawienia ręczne, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Confirm. Ustawiamy tryb regeneracji i wybieramy czwartą opcję. Ustawiamy czas regeneracji. Docelowo jest to godzina druga. Następnie wchodzimy w opcję ilość osób i podajemy wartość wyliczoną z podanego wzoru. Następnie przechodzimy do dni regeneracji i ilość dni zmieniamy na 20. Następnie wchodzimy w opcję cykl regeneracji. Zalecamy ustawienie pukania pierwszego, wartość 8 minut. Wartość zasalania 60 minut. Wartość płukania drugiego 8 minut. Wartość napełniania 10 minut. Z cykli regeneracji wracamy do głównego menu. Zmiękczacz Lotus posiada również dodatkowe funkcje. Funkcja chlor jest to system dezynfekcji złoża, eliminuje bakterie, wirusy i grzyby. Funkcja sprawdź sól. Po aktywacji tej funkcji urządzenie informuje nas o niskim poziomie soli. Następnie wychodzimy całkowicie z menu. Należy teraz wykonać automatyczny rozruch urządzenia. W tym celu wciskamy, przytrzymujemy przycisk Confirm. Następnie zmieniamy opcję z opóźnienie na natychmiast. Zatwierdzamy. Wciskamy przycisk menu. Głowica nam wystartowała. Należy pamiętać, aby pominąć przejście do zasalania. Po zniknięciu komunikatu przejście do pracy, rozruch urządzenia uważamy za zakończony. Ostatnim etapem jest zasypanie zmiękczacza solą do wysokości 1/3 zbiornika. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji dołączonej do urządzenia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na pomocną linię USTM lub na stronę internetową. Życzymy miłego użytkowania.